Gdzieś ten duch kapitalizmu przetrwał, że lepiej w czasie jego drugiego. Że dzisiaj wszystko mieliśmy w radiu, widzisz? Na końcu tego łańcucha był taki, dzisiaj powiedzieliśmy, mini... W radiu to KFM Ekstra. Znieważenie cmentarza, mauzoleum, przespicie, bo Polacy cochlają, piją, pijać, kradną majtki w Ameryce. Intensywnego przykręcania lub podkręcania. No i teraz mówi, że narzeczona Janowskiego i jej koleżanka pojechały do Ameryki i ukradły majtki. Mógłby te przeciwstawne siły w jakiś sposób zrównoważyć. Ja to wolę bez majtek chodzić niż kraść majtki w Ameryce. Tam jest kawa. Nie jest tego pewny, ale rzuca takie pytanie. No i skoro Kenan dopuszcza taką możliwość, tak, że to właściwie nie jest jakaś samoistna siła, że to nie jest dusza rosyjska, która tak działa. Tam jest kawa. Ile tej kawy do morza by wyrzucili, żeby cenę utrzymać? W tym segmencie. Wszystko oficjalnie. Że to właściwie jest kwestia pewnego przywództwa, pewnej wizji, tak. Akurat wszystko jest oficjalnie, proszę Państwa, się dzieje w naszym radiu. Tok FM Ekstra latającym. Dlaczego ono lata? No bo chce być wszędobylskie. Dlatego lata. Mamy Stalina, który robi tak. Mamy, czy partia to jest to, czyli partia kontra reszta narodu. Jeszcze lata radio. Mamy Wielkuszka kontra Zobacz. Lata. Radia Tok FM Ekstra. Latający. Jeszcze lata. Czyli mamy taką piramidę władzy. Natomiast on Kenan mówi, no tak, ale być może Lenin, tak? Trochę w to wątpię, mówi Kenan. Czyli pierwszą nagrodę dostał ten klawisz z więzienia Anny Laszczuk, jedną z trzech, że pomógł. W dalszej części artykułu, bliżej końca, pisze o elastyczności Kremla, jeśli pomógł człowiekowi. Elastyczność polega na tym, że pomógł. My byśmy chcieli i będziemy działać w taki sposób, żeby Zachód uwierzył od czasu do czasu, że my się też zmieniamy. To znaczy my się dajemy w pewnym sensie wprowadzić w taką orbitę koegzystencji z systemami. I jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Sam kapitalizm, jak on powiedział, że są dwie ideologie nie do pogodzenia. Ideologia, siła władzy sowieckiej brała się z wielkiej ideologii uniwersalnej, powiedzmy, czyli tak. Że będzie cały świat komunistyczny. Tak. Siłą kapitalizmu jest to, że kapitalizm ma więcej w sobie, albo inaczej, mniej sztuczności, w tym sensie, że kwestia zarobienia i przeżycia w tym świecie, w którym żyjemy, jest kwestią zupełnie naturalną, czyli chęć posiadania. I trzeba przyjąć pewne aspekty, że kapitalizm ma systemu jakkolwiek głupio to zabrzmi, tak, ale te systemy przecież są bardzo podobne, znaczy w tym sensie, że dopóki komunizm nie podbije świata, to nie będzie coś tak szczęśliwy. A ty, Janek, jesteś chciwy? Kapitalizm, tylko właśnie nie to, że... Bo ten Mareczek to jest bardzo chciwy. Tak, tylko jak ja jestem przedsiębiorcą, to właśnie dopóki moja firma nie zdobędzie... No to ja zapłaszczam, ale próbuję podbić te tereny dla swojej firmy. Patrzymy na... No ale już teraz troszeczkę się ustatkował, bo wiesz, jak na dupie jest pryszcz, to może to będzie jakaś postracha. Mówimy o tym, że to jest znowu uproszczenie. Kapitalizm wygrał w końcu w 80., 89., 90. Takie meble, to wiesz, że ktoś daje, no to ja wiem, że to trzeba brać. Takie stare, zabytkowe. Ideologia państwa, no ale... tylko jeżeli ty... Ściągać to na 14 piętro, jak to przy pierwszym, mniejszym nawet trzęsieniu ziemi, by wszystko jak gruchnęło, to... I z mieszkaniem, i ze wszystkim. A potem to niełatwo. Ideologia komunistyczna, z tym się różniła od ideologii kapitalistycznej, ale też lewicowej, czyli naziści. Naziści i faszyści byli, bo to są ruchy robotnicze, więc trudno im odmówić proletariatowości. One miały cele, które musiały zrealizować w określonym czasie, żeby się spieszyło. Natomiast to, na co on kładzie nacisk, Rosja, to jest kraj, który ma bardzo duży... I Bułgaria, nie Bułgaria. W jednej części artykułu, proszę zauważyć, on tam pisze o tym, jeżeli się stworzymy raz w danej kwestii, to ją analizujemy, konwertujemy, przemyślimy, rozłożymy na czynniki pierwsze, i czasu znowu do niej podejdziemy. Antagonizm jako taki, to jest antagonizm między, widziany z oczami Kenana, jest widziany między, jest postrzegany jako Rosja i nieprzyjazne środowisko. Ten nieprzyjazny środowisko był no dobrze, panie profesorze, tak, ale bo mówił pan o tej długiej grze Rosji i teraz pytanie,
Dobrze, jak się sparzymy, to analizujemy, ale kto analizuje? Jeżeli porównamy inne państwo, które ma właśnie długą grę, czyli Chiny, mamy komitet centralny, tak? Mamy zawodowych działaczy partyjnych, mamy przywódców, którzy właśnie kilkanaście lat do przodu, tak, kilkanaście kadencji do przodu są... Ogromna wytrwałość. I to są ludzie, którzy zawodowo tym się zajmują. Możemy ich tam oceniać, nie o to chodzi. Oni zawodowo zajmują się pewną wizją, podążaniem pewną ścieżką, dochodzeniem do pewnych rezultatów. Kim są ci ludzie w Rosji? Czy to są służby specjalne? Czy to są oligarchowie? Czy to są działacze partyjni? Pierwszą rzeczą w tej chwili, jak to mamy, czyli ktoś, kto realizuje, zawsze musi być przywódca, czyli w Rosji musi być silne przywództwo. Jeśli przywództwo jest słabe w przypadku Rosji, to wtedy mamy brak kontroli, na przykład nad FSB. Jest taka koncepcja, to była też w Richard Stall, który kiedyś pisał... Jeżeli nie są zdolni, to trzeba coś innego im dać. To nie tyle nawet pierwszy... Pozwólcie uczniom kalkulią wybrać inny przedmiot. Nie wciskać. Umiejącym wykorzystać instrumenty, które... Nie są w stanie odróżnić tysiąca od miliona. Nie wiedzą, czy 15 minut to chwila, czy wieczność. No właśnie. To znowu jest to rozpisane między innymi na te elementy, które razem współgrają, chcąc nie chcąc, tworzą pewien proces, który jest rozpisany na generację. Czyli nie jest to tak, że sam Putin siedzi i realizuje taką politykę, może mieć bardzo silną władzę. I taką władzę rzeczywiście potrafił skupić w swoim ręku. Ale to nie znaczy, że sam Putin tylko jest na arenie politycznej, czyli musi się liczyć z wieloma czynnikami. Armia, która w tej chwili profesor Balcerowicz, Bolesław Balcerowicz mówił, że jest, że jest to generał? Armia po Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o jej, jej możliwości. Wczoraj w telewizji mieliśmy pokazane pewne potencjały NATO, zestawienie potencjału NATO i Rosji, ale to nie specjalnie przemawia. Akurat generał. No, ale pan, ja pamiętam zestawienie potencjału talibów i Moskwa plus Rubik, prawie milion. Jeżeli to do czego, to okazało się, no, że te papierowe zestawienia nie zawsze... Oczywiście, że nie zawsze i bardzo często one są mylne, dlatego że to jest to prawo, że w wojnie partyzanckiej tak świetnie zorganizowane. Che Guevara, akrobacje lwańskie. Tak, ale tutaj, jeżeli mówimy o Rosji, to jest to, to długofalowe myślenie, nie jest znowu to... To jest myślenie, które posiada pewien plan strategiczny, czyli tworzenie przyjaznego środowiska. Jeżeli zobaczymy wypowiedź Łukaszenki, chyba przedwczoraj, że z ziemi białoruskiej nie wyjdzie nigdy agresja przeciwko Ukrainie. To jakby to odczytać dyplomatycznie, czyli tak jak patrząc teraz z punktu widzenia Siergieja Ławrowa, można by było to sparafrazować w taki sposób. Istotnie agresja nie wyjdzie, bo Białoruś nie zamierza napadać na Ukrainę. Ale może wyjść potrzeba pomocy dla ludności białoruskiej, która utraciła swoje prawa, mieszkając na terenach Ukrainy. Ale właśnie. Albo dla ludności rosyjskiej wsparcie, a to nie jest agresja, sami żeście to zaczęli. Tak, to jest polityka akcentem. Otóż polityka faktów dokonanych, on również pisze w artykule, że Rosja tworzy fakty. Sami żeście to zaczęli i musicie cierpieć, bo głupi musi cierpieć. Ireczek powiedział, o której Rysia mówi, że to jest Rumunka z kolei. No i oczywiście dodatkowe osób, które się będą zajmowały jak najbardziej infrastrukturą. Kobiet też to tam to zauważył, wiem, że to też może brzmieć dwuznacznie, ale jest inna sprawa. Niechęć w stosunku do takiej koncepcji powoduje, że na to mówić nie ma takiej potrzeby. Czy nasze bezpieczeństwo jest osłabione? Pewnie nie, tak jak to wygląda na dzisiaj, ale to jest też pewien sygnał dla Rosji. My możemy tworzyć pewne fakty, oni dopiero chyba bardzo przyparci do muru są w stanie coś zrobić. Czyli my jesteśmy, my mamy inicjatywę. To jest ta siła, w tej chwili nie siła ideologii komunistycznej, czyli wiemy, że kapitalizm jest zgniły, bo sami ten kapitalizm akceptujemy. Już pan tak samo dobrze pamięta czasy lat 80., gdzie towarzysze partyjni chętnie raczej przywłaszczali sobie pieniądze, zwłaszcza obcą walutę. Więc to o, przywłaszczali sobie, widzisz? Złodzieje. I w tym momencie
w tym momencie Rosja jest państwem, które jak najbardziej opiera się nie na ideologii politycznej. Pieniądze można sobie przywłaszczyć, bo telefon to niebo. Telefon ma numerek, to się oddaje, prawda? A pieniądze też mają numerek, ale trzeba być chytrym, żeby to uwzględnić. Czy pani, ja znalazłam, a jaki był numerek? Setki? Tak pani nie powie, to moje są pieniądze, nie? To są moje pieniądze. Amerykanista, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, informacje już za kilka minut, obecnie 11.40, wracamy z Państwem na Katradzie. A wrócimy, kochanie, do informacji. Futurologia leczenia bólu. Majówka w Londynie, padnie na chirurgi. Ulecz się mądrze, ból przewlekły. Russell Crowe na ratunek. Wiedźmi. Mężczyźni nie lubią kobiet, które lśnią. Mężczyźni lubią brudne kobiety. Ukraina dostojna żyć. Czyże państwo widzą? Ukraina i dostojno żyć. A nie jakoś inwigilowanie w sposób, że ktoś ciebie inwigiluje. Bardzo nie można, proszę państwa, na cmentarzach pić, jeść, no ale cyganie jedzą na grobach, to więc z kolei też problem, proszę państwa, bo gdy ta mieszanka wchodzi, plus gender, no to, proszę państwa, nawet te dziady mickiewiczowskie to też na grobach żrą, no i chlą. Drinki, denaturacje. Także to jest profanacja grobów. Proszę nie jeść i nie pić na grobach. Bo nie mogę przetrawić. Handlu. Tak. Także zaraz przejdziemy do tego, co się dzieje na świecie, takiego najnowszego w ogóle. Ale ciekawe, że dostał nagrodę Anny Laszów ten klawisz były policjant, który 40 zł zdaje się zapłacił za rozprawę sądową. Straszne pieniądze. Bo ten chłopiec psychiczny wyszedł, no. Miał nieprzyjemności potem, to się rozpłakał. Wczoraj to było podczas rozdawania nagród Anny Laszów. Także państwo zobaczą, co to znaczy mieć dobrych adwokatów. Adwokatów. Ja też ciągnę adwokata jutro, proszę państwa. Ja szatanica ciągnę adwokata. Zobaczę, co on mi pomoże. Rozjaśnię. Informacje z Pakistanu. 11.40. Krzysztof Hilek. Unia Europejska jest gotowa podpisać drugą część umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą do końca czerwca. W dokumencie będą poruszone sprawy handlu i gospodarki. Kijów wstrzymał się z podpisania tej części umowy do czasu wybrania nowego prezydenta. 21 marca ukraińskie władze podpisały tylko polityczną jej część. Zobacz, Rosja zostawiła Ukrainę, widzisz? Nic nie robią, nie atakują. No Ukraina będzie szła dalej za Unią Europejską, no co? To dobrze. Bo wydawało mi się, że Rosja będzie atakowała. Ale ona honorowa też. Ukraina chciała do tej Unii Europejskiej, to niech sobie idzie. I tak to wygląda teraz. Dobrze, dobrze, Putin, no nie jest taki, wiesz. Się, że podjął decyzję o wycofaniu części wojsk z nadukraińskich granic. Słuchasz informacji, pokazam.
Znowu powrócę pasażerów kolei korzystających z dworca w Gdańsku w Rzeszu. Mają one związek z przebudową stacji. Tym razem zmieniło się dojście do peronu, a podróżni skarżą się na brak informacji. Od razu pan się dostał na peron? Bez powodu? Spytałem się w kasie. A nie wygląda to trochę tak dziwnie? No, dziwnie trochę wygląda. To mogły być po prostu z zielonej stacji. To beznadziejna informacja. Pytam już, bo nie ma... Także już do Białegostoku nie jadą z centralnego, tylko z Warszawy Gdańsk. Ale ja mówię do tej informatorki, moja ty kochanieńka, no gdzie te pociągi do Anglo-Ameryki, Białystok, ja się ciągle o nie pytam. A ona mówi, czy ja nie wiem, że to z Gdańskiego teraz tylko? Ja mówię, matko boska, to chyba Gronkiewicz falce mieszała. Gronkiewicz, słuchaj, jakie głupoty. Komu to przeszkadzało? Zachodni, centralny, wschodni, prosty wyjazd. To po co pociąg ma skręcać? To do Ciechanowa zawsze jechałam, wiesz, z Gdańska o 5 rano, bo jak byłam tam w studiu pedagogicznym, pedagogiczne studium techniczne, proszę Państwa, bo to nauczycielstwo w tym i technika, elektronika, pedagogika, psychologia, wszystko. Nawet było przysposobienie do życia w rodzinie. A, szkoda, że może zrezygnowałam, bo więcej bym w tym Ciechanowie pobyła, może w tym sensie, bo byłam tam pół roku. O, ale fajne, to studium, wielka szkoła. Tara, Puszkina. Także proszę na grobach nie jeść, nie pić, nie żreć, bo to jest bezczeszczenie. A tak jak wiersze recytujecie, czy pieśni śpiewacie, to jest tylko plus dla was, dobra robota, którą czasem ktoś za darmo wykonuje, a tylko można Nagrodę Nobla dostać. ...który się nazywał Jakob Malik, który w Stanach Zjednoczonych i również później będzie to Gromyko, który uzyska takie przezwisko Mr. Niet. Mr. Niet, czyli na wszystko jest Niet i to było skuteczne, mało tego, to jest to, co Kennedy powiedział, nie można przecież... Także program Wiesiolandia, proszę oglądać. Możemy porozmawiać. Elka Pierdzielka, Elka Wierdzielka, Cinderella, Felicja Boska. I tam są też przedstawienia nasze na tym mauzoleum Żwirki i Wigury. Mauzoleum. No ale to są przynajmniej teksty wspaniałe Anny Romanowicz. Wspaniałe, bo to... Przecież jak tych Żydów przepędzili, no nie w 68 roku stąd z Polski, tylko to jeszcze było z Anglo-Ameryki, Białystok. I tam tylko są resztki tych Żydów w Białymstoku. W ogóle nie ma. Ja nie znam na przykład. A tu w Warszawie znam. I Zetylię tam na Odyńca, co mieszka, i Szymańskich braci na Brudnie, co mieszka Arkadiusz Szymański, Nowackich braci na Żabiej 2, Żydów, całe rodziny, już teraz to oni są dziadkami. Mnóstwo Żydów u Świadków Jehowy, z tym, że Świadkowie to z tego nic nie robią, bo to ma być wielka rzesza przecież ze wszystkich narodów do życia wiecznego, do raju. A my nie będziemy się cofać do Żydków wracać, tylko do przodu iść. Żyj kolorowo. Tak, Neron chory psychicznie, trzeba było go leczyć, za późno, podpalił Rzym, na chrześcijan zwalił. Wywieźć do jakiegoś zamkniętego obszaru, który by nie mógł emanować swoimi ideami. Tak. Czy to się działo z nim, on to opisał, to co się działo z nim. Ale Kucharzewski daje go jako jednego z tych przykładów. Później, kiedy mamy kwestię Wielkiej Rosji, ideologii wielkorosyjskiej, Rosja inaczej... A ci będę musiała kupić mój synu nowy komputer, bo widzę, że chcesz go zjeść. ...nie realizowałaby swoich celów. Inaczej by po prostu zniknęła z mapy świata. Rosja jest potrzebna. Chodź, kupimy Jaśku, jest to nowy dyskietkę nową, o dużej wysokości pamięciowej. Trzeba cały czas stworzyć pewne podstawy usprawiedliwienia własnej ekspansji. A może Mareczek mieć, wiesz? No. Jakąś dyskietkę lepszą, może Mareczek mieć. Ja wiem, co ci zainstaluję. No, o wysokiej pamięci, no żeby była, a nie jakieś
jakieś takie... No, no. Tak, tak, to znaczy pamięć w komputerze wyższa niż jest. Dlatego ja tak stoję. No. Właśnie. Tak. Wiesz, ja tracę połowę czasu mojego oglądania, to ja... Na głów, tak. Udrażnianie, żeby mi strona. Tak, tak. Zgadza się bardzo. Nie można otwierać ideologii na jeden człowiek. A, no tak, to teraz mamy cleaner. Cleaner, tak. Nie rady nie ma, no bo ja się... Nie ma tej pamięci, proszę Państwa, w komputerze. Ktoś nam pamięć tu wykrada. Także Rosja nie chce być słaba. Proszę Państwa, Rosja nie chce być wyrzucona poza nawias. A kto chce być? Nikt z ludzi nie chce być, proszę Państwa, wyrzucony poza nawias. Rosja, której się wszyscy śmieją, że była słaba ekonomicznie, czyli że działa jak państwo trzeciego świata, czyli eksportując surowce naturalne, wcale się tym specjalnie nie przejmuje. Rosja partycypuje w gospodarce. Partycypuje. Jest czynnikiem, z którym trzeba się liczyć. Gdyby nie trzeba się było liczyć, to nikt by nie rozmawiał z Ławrowem, tylko byłaby jakaś... Ławrowem, a nie z Ławrowem, no ale no... Darujmy mu to, proszę państwa, bo nam chodzi o wiedzę dzisiaj. Takiej jak rzuconej na kolana. Natomiast i podoba się bardzo ideologia, że Rosja jest nadal silna. Silna, czyli że z nami się liczą. Brak logiki, prawda, w tym zdaniu. Ale czy w Polsce nie mamy pewnego zawodzenia? Że chcą się liczyć z nami, pomimo, że jest silna. No to wtedy ja to, tę logikę wyczuwam. A tak, takie gadanie, baranie, proszę Państwa. Ja wiem, że on ma stres, bo jest przed mikrofonem i więcej osób go słucha. Tak. Tak, no to okaże się, że tak, państwowość nie było, znaczy... Ona była inaczej rozumiana, tak, nie tak jak dzisiaj. Tak, nie, chyba zapytał chłopa, czy on jest, on nie powie panu, że... Chłopa ze wsi, trzeba się spytać. Prawda, że Filipy... Ale klasy rządzące były zupełnie inne, miały zupełnie inne horyzonty. To takie klasy rządzące też nie były polskie w sensie takim, że one miały... One służyły same sobie. Ale to jak najbardziej, bo one były aristokratyczne, nie kosmopolityczne. No, tak, jest to spojrzenie na to, że on w wielkości, ale mówimy o wielkości państwa. Tak, kosmopolityzm, co to jest? Państwo wiecie. Nie bądźmy przeciwko, bo to zawsze coś dobrego. Nie można być żółwiem zasklepionym w korupie swej. Zawodka boska, że katolicyzm, a dlaczego was tak mało? A co to jest? To gender. Także nie bądźcie cyganą, że to dziadą gadanie katolickie. Nie bądźcie. Nie, ja mówię, że chcielibyśmy... Biblię czytaj. ...że to było to dobrze funkcjonujące i silne państwo, które się nie liczy w polityce międzynarodowej. Natomiast Rosja nigdy, ta ideologia, czy to jest ideologia komunistyczna poszła do lamusa, bo trudno się na niej opierać. Trudno jest mi powiedzieć, co siedzi w głowie Putina. Być może on nadal u siebie ma profesora Stalina i cały czas myśli, że rzeczywiście Koba był tym, który to było drugie pseudonim to jeszcze. Ale takie bardziej znane, bo to nie dosyć. Tak, trzymajmy Janie Witku z Putinem, bo on ma dużo kasy. Budowania imperialnej Rosji jak najbardziej ta, czy ma do tego wszelkie przesłanki, znaczy stworzenie wspólnoty niepodległych państw, rozgrywka z Gruzją, czyli pokazanie, wyszczytywanie pewnych obszarów i pokazywanie, że te obszary służą bezpieczeństwu narodowemu Rosji. Inicjatywa na Krymie to genialne zagranie. W tej chwili Rosja będzie troszczyć się o Tatarów krymskich, których wcześniej wywieziono, potem im pozwolono Gruzji, teraz wzywa na referendum, a teraz będzie troszczyć się o Tatarów krymskich. To jest ideologia budowy silnego państwa, a nie ideologia uniwersalna, komunistyczna. Rosja nie dąży do, tak jak w Kremlu w latach 40., 50., 60. do objęcia całego świata, czyli do tego, by wszędzie zapanowała jedna ideologia i były to bratnie partie, ale dąży do własnego miejsca w systemie międzynarodowym jako bardzo silnego państwa, które ma w określonym regionie, to nie chodzi o mocarstwowość regionalną, bo mówimy też, że są mocarstwa regionalne. Absolutnie, Rosja ma się liczyć w stosunkach międzynarodowych i rzeczywiście tak. W tych stosunkach międzynarodowych się liczy. Nie? Liczy się, tak. Regionalnego. Dlatego nie trzeba dzisiaj dobudowywać ideologii takiej jak ideologia komunistyczna. Wystarczy mi to, że umiem wykorzystać te narzędzia, które
mam do dyspozycji, tak. Umiem z tego zbudować silne państwo. I na czym polega jego popularność? To, że mamy Pussy Riot, które od czasu do czasu wyjdą, zaśpiewają, że tylko Putin chroni Rosję, jest to pytanie, to jest bardziej popularne na Zachodzie niż w Rosji i można je w każdej chwili też jednym pociągnięciem pióra te trzy kobiety zamknąć do obozu odosobnienia i przestaną śpiewać. To jest chęć tylko dobrej woli prezydenta. Pussy Riot. Dajcie mi człowieka, paragraf się zawsze. No, w Polsce też mamy taki paragraf od niedawno. Nie, myślałem o tym, tę ustawę o izolacji szczególnie groźnych przestępców. No, ale to już jest, no tak, to tutaj można było ten zastosować do nich, że są szczególne. Jak najbardziej. No to trzeba się zdecydować, czy przestępców groźnych, czy... Bać się ludzi, którzy są niegroźni, a jeżeli się boją ludzi, którzy są niegroźni, to jakimi wariatami oni są?